Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Henio, aka Kaku. Znowu będę wam losował zwycięzców na... Co to było? SVIP-a, czy tam Super VIP-a. Jej, wszyscy szczęśliwi, czekaj. MVIP++. Tak więc... Nie chce mi się tego nagrywać, więc przechodźmy od razu do losowania. Pierwszy zwycięzca... Brak kanału.pl, nick jakiś tam i takiś tam. Gratulacje, brak kanału.pl. Napisałeś komentarz, brawo. Pierwszy zwycięzca. Drugi. Spierdzielaj. Drugi. Magorn21 podłoga.pl123. Napisał fajny komentarz. Ciekawe, czy trafi się komentarz XD. Mam nadzieję. Kurde. I trzeci zwycięzca to Jakub Szymbrowicz. Nienawidzę tego, tytuł zachęcający, ale widzę kamerkę na tabeli, to mi się... Odechciewa oglądać, wiesz co? Nie wygrywasz. Z tego co zrozumiałem z tego komentarza, nie wygrywasz. Lećmy do trzeciego zwycięzcy. Smaleo. O! I to jest dobra propozycja. Tak. Witajcie, ja jestem Cypotworek, a to jest kolejny odcinek na moim kanale, słuchajcie, z serwera DerpMC i jest się z nim Swiss. Przywitaj się. Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. I słuchajcie, dzisiaj wcielimy się w rolę dwóch postaci, znaczy postaci dwóch graczy Fortnite'a, czyli Marshmello oraz Ninja. Ponieważ Swift prowadzi kanał taki stricte Fortnite'owy chyba tam trochę. Także generalnie chciałem tak, żeby tutaj nawiązać do tego. I w ogóle zapraszam was bardzo serdecznie na jego kanał i chyba idziemy na rękę, co? Pewnie tak. Tak. Pójdźmy. Chodźmy. Nie ma na co czekać. Dobra, słuchajcie, z tym arena już startuje. Ogólnie, no mówię, Swift mało gra chyba w Minecrafta. Dużo grasz w Minecrafta? Tak. Mało? Mało. Tak, średnio. A, średnio, no właśnie. I słuchajcie, no mówię, fajne. W ogóle jakbyście chcieli te skiny, to na ile lajków dodajemy skiny do opisu? No. A myślę, że z 200 lajków. Dobra, 200 lajków i będzie następny odcinek z Swiftem i ogólnie skiny wtedy pojawią się w opisie, te, które właśnie teraz, na których gramy. No więc 200 lajków, słuchajcie, myślę, że to jest dla was nic, a generalnie Swift na pewno się też wtedy ucieszy, więc lecimy. Tak, ja będę bardzo szczęśliwy, jak zostawicie tyle łapeczek. O, no właśnie, i teraz tak, lecimy, słuchaj, generalnie chodzi o to tutaj, myślę, że wiesz, o co chodzi w Skywarsach, nie wiem, czy muszę ci tłumaczyć. Tak, to już wiem. Ogarniasz, dobra. Także, znaczy tutaj wiesz, od razu ci zakłada, nie wiem, czy zauważyłeś seta. Na tej arence, że nie masz tak, że musisz sobie zakładać i to jest właśnie fajne, mega, na derpie. A na wielu serwerach tego nie ma po prostu. Z jajucha cię chciałem strzelić, aj ty. Ej, nie. I cyk z jajucha. Ej, no co jest? Ej, tak ja się nie bawię. Wszyscy na mnie lecą. Wszedł dopiero na serwer, już ma fokus. Najgorzej. Oni się wszyscy klepią jeszcze. Nagrało się chyba to. Ale to jest niesprawiedliwe. To jest ustawione jakieś wszystko. Co ty gadasz? Ja. Oh fuck. No nie! Ej, on był dobry, dobra, więc słuchajcie, widzimy się na kolejnej arence. Dobra, słuchajcie, zatem kolejna arenka już startuje i no tamta arenka to był taki fail, taki wiecie, początek. Zdecydowanie, to arenka był fail, testowa, to... arenka testowa, tak, no i lecimy. Dobra, więc gdzie ty jesteś, ty jesteś, a tu jesteś, jestem dobra. Obok ciebie. A koło mnie jesteś jakiś innego koleżka, dobra, no dobra, generalnie jest dobrze. Teraz zdecydowanie wygrywamy arenkę, to była... Tak, to teraz się nie dajemy. To była rozgrzewka, o, dokładnie, bardzo dobrze powiedział. Lecimy, o, proszę bardzo. W ogóle jaki masz mieczyk? Ja mam kamienny, ostrość ten. A tu no siekierki są lepsze? Nie, właśnie siekierki tutaj nie mają obrażeń, miałem ci powiedzieć o tym. To dobrze. Nie warto w ogóle zbierać siekierek, bo nie mają w ogóle obrażeń, masz wyłączone. Tam nawet ci pisze, że masz wyłączone obrażenia na siekierach. No, także... Tutaj faktycznie. Tutaj nie opłaca się po prostu
To jest tak wiele osób po prostu też o tym zapomina i wiesz. Oła, co to mnie uderzyło? Jak jesteś tutaj, to jest jakiś obrzeg. O, ale mam fajny skok. Jezus, ale jestem kozakiem teraz. Dobra, idę na środek. O! Tak się nie bawimy. Ła. Ja wiernicze, nie mogę cię trafić, no strzelam cię i strzelam, nie mogę, no. O Jezu! On był blisko! W locie dostał, chłop, no nie! Typek. Dobra, idę go od tyłu zajść. Siema, cieniasie. Jezu, ale to było łatwe. No i widzisz. Ale tu jestem pogromca. Pogromca Swift. Kolejny. No nie, no tu chyba oni nie wiedzą z kim... O Jezus, kolejny zabity. Ej, Swift, co ty tak teraz jakoś zacząłeś robić dobrze? Zacząłeś, powiem ci, lecieć moja... z tematem. O, dobra, ja tutaj... Otworka nie dotykam. Było umówione przed odcinkiem. Tak, było umówione, ugadane, że nie bijemy. Nie no, żartuję, że zaraz będziemy się lać, tylko... No nie no, my możemy się lać ogólnie, tak generalnie, to jest, wiesz... Gdzie ty jesteś? Czy ty uciekłeś już mi? O, dzień dobry, witam pana. Siema. O nie, raczej nie dogonię teraz, no. O nie, halo, no nie! No nie, bo ty masz swoje zombie, o kurde. No nie, dlaczego ja latam? Halo, ej, bo ja latam. Co się dzieje? Dobra, czemu ty moja... cheatuję, no nie. Ninja. Co to było? Widać, że ninja. Jak ja se latam? O nie. Szybko, HP. Dobra, tutaj chyba dojazd, ostateczny dojazd na cel podporka. O, no nie, Jezus, co ja w ogóle zrobiłem? Dobra, słuchajcie, udało mu się wygrać, czyli generalnie teraz jest 1-0, ponieważ no ninja pokonał mnie, a czy ja byłem Marshmallow i widzimy się na kolejnej arenie. No, więc słuchajcie, arenka kolejna startuje i lecimy z tematem, no wtedy się mu udało, no musiałem dać fory, no wiecie, nowicjusz jest taki na derpie, że musiałem dać fory po prostu. Nie no, ja chyba zmieniam content na Minecrafta, tamtej arence. A jak? Było widać, ale no naprawdę, było widać tutaj potencjał tutaj naprawdę Minecraftowego pro playera. Dobra, lecimy, ja tutaj biorę, w ogóle, ja, ale teraz mi dobre itemki doszły, naprawdę, to jest szok, naprawdę, super ja itemki teraz. Ja mam całego seta już, więc... Ja też. Ja też, jestem w ogóle zdziwiony. Pierwszy raz mi się tak trafiło, że miałem całego seta już na starcie areny praktycznie. Ło. Trzeba uważać. Dobra, postawię sobie tutaj armię. Cyk. Armia se potwora. Ha! Ty, kurde. Ło. Ja nic nie dotykałem. Ale tutaj jest jakiś ziomeczek, który się na mnie pa... O nie. Jakiś ziomek też we mnie rzuca jajkami. Co ty gadasz? Co Jusznik? Patrz. No to widz pewnie, bardzo dobrze. O, zresztą mi kurcza... A, zginę. Dobra, git. Giniesz. O! Nie! Co? Ja myślałem, że ty już tu przyszedłeś, ale się przestraszyłem. I bez kitu, nie. Tak nie będzie, nie. Patrz, on stoi tylko. O nie. A tak, on jest w tombie. Ej, ty ziomek we mnie rzuca ciągle tym. Oła! O, press spadłem. To niedobrze. O, zrzucił ci zombiaka. No nie. Dobrze robisz, mordo. Ty, no nie, halo. Elo. Próbuję cię na wędkę walnąć, nie wiem po co w sumie, ale... No, to wiesz jaka to jest dobra wędka? Serio, z wędki można to fajnie tutaj zabijać. Tylko jakbym miał wędkę, to bym ci pokazał. Weź mi rzuć wędkę, ci pokażę. No, poczekaj. Patrz teraz. Pa. Czekaj. A co, ty mnie możesz przyciągnąć? Czekaj, ja stoję, no. Weź. No, pa. Czekaj. O nie, no. Ten ziomek też ma... O, no. Ej! Co? To są geniusze zbrodni. Yes! O to ci chciałem pokazać. Dobra, słuchajcie, zagram jeszcze dwa ręki. Uważaj! Nie! On mnie też mnie z wędki przyciągnął. O nie, dobra, czekaj, mam 45 jajek jeszcze. Zaraz go tutaj... O. Co? Skąd ty tyle jajek? No bo mam klasę taką, no. Uuuu!
O, damn. A ty oglądasz mnie teraz, czy ty wywaliło cię z ręki? No, oglądam. A, to dobrze. Bo chciałeś wiedzieć, co to znaczy wędka, to ci pokazałem. Wolałbym nie wiedzieć. No, widzisz. Ale nie, bez kiedy, nie wiedziałem, że to tak aż przyciągnie naprawdę, bo to tak, się mówi, że to przyciąga, ale tak... Nie, jeden typek siedzi w bazie, drugi też w bazie siedzi. Wszyscy w bazie siedzą, bez kiedy, to wszyscy czekają, aż te potwory koniec przyjdzie. O, tutaj masz jednego. On jest bez zbroi. Gdzie, który? Ma tylko tutaj. Ale że... A, to nie wiesz, gdzie. A, tu. O, widzisz? Dobra, widzę. Zaraz lecę na niego. No easy, zabijesz. Lecę, o, biegnie się. Lecę na niego. On ma drewniane mieszko. Okej. I ostatni jest, o, widzisz, powinieneś go widzieć. On jest tak na za tobą. O, widzisz, tam. Poszedł na środek. Widzę. Ja go widzę kątem oka, wiesz? Mi wystarczy to, że go widzę kątem oka, bo muszę teraz skrzynki pozbierać, bo to są takie dobre rzeczy. Są takie dobre rzeczy w tych skrzynkach. On też idzie po skrzynkę akurat teraz. To bardzo dobrze, bo to jest chyba najlepiej. To widać, że ogarnia po prostu, że zbiera. O, widzę. Nie. Dobra, czekaj. Ja sobie wezmę zamienię tutaj niektóre te masy. Teraz tak, co ja tu mam? Mamy potki różnego rodzaju, mam regeneration, mam perłę. Na samą górę. No, albo tam masz dużo skrzynek, ma strasznie, a na środku są coraz lepsze skrzynki. Ale to tak działa, że wiesz, bo ogólnie to nie wiem, czy zauważyłeś, że te skrzynki się jakby resetują, że co chwila są potem nowe itemki. No tak, co minutę się resetują. No i są nowe itemki w tych skrzynkach, także wiesz, to jest kozak straszny i naprawdę warto zbierać te skrzynki cały czas potem, w trakcie ręki, żeby nie tak, wiesz, raszować cały czas na przeciwnika, tylko wiesz, wyzbierać sobie itemki coraz lepsze mieć i to jest mega opłacalne. Także, o kurde, to była fajna rzecz. Postawił sobie jakiegoś kozackiego ucznika. Ucznika kozackiego? Gdzie? No. Na samej górze, na środku, teraz. Aha, dobra. Chodzi na jakąś platformę z diamentami. Widzę. Dobra. Zaraz go ogarnę. Bez kitu, to jest... No, to jest... Gość jest wyjaśniany w 3 sekundy. Za tobą jest uważny! Co? On ma łuk! Jezus! A się przestraszyłem. Ej, serio, myślałem, że on już mnie uderzy. Jakby mnie teraz zaczął hitać, to by mnie zabił już. Dobra, on ma łuk ogólnie. To jest paruwa, która gra z łuku. Nie lubię, jak ktoś gra z łuku, strasznie. Bo to jest takie, wiesz... No, w Fortnite tak samo jest z rakietnicą. Serio? No to jest przerąbane. Kto gra z rakietnic, to jest bobas totalny, więc... Tak, kto gra z rakietnicy, ten ma pół miednicy, nie? No. O! Dobra. Ba, zobacz, jaki pro player. O nie, on ma diaks miecz! Fuck. O nie! Aj, kurde, no miał diaks miecz, czemu ja nie miałem diaks miecz, miałem jakiś zwykły... Kurde, aj, no lepszy item miał. Dobra, więc widzimy się na kolejnej arenie. Dobra, więc słuchajcie, startujemy z areną. Ostatnia arenka w tym materiale i taka bardzo ładna nam się trafiła, taka, kurczę, bardzo przyjemnie wygląda ta arenka. Bardzo fajnie wygląda. No, w ogóle arenki tutaj na derpie są fajne, na Skywarsach. No, więc lecimy. I ogólnie jestem koło Swifta od razu, zaraz zobaczymy. Może od razu do niego pójdziemy, co ja mu będę fory dawał? On już wszystko ogarnia. On już wszystko ogarnia, tak naprawdę już... Wędkę też wie, co robi, także... Kurde. O, Nasio, zdobyłem. O, no to widzisz. O, patrz, zobacz, tu jest Swift. To jest Swift. Gracz Fortnite. Czekaj, uwaga. Nie zabijaj mnie! Nie! Ja cię nie zabijam. Ja cię muszę zabić teraz. Ja cię nie zabijam, Beku, co ty? O, ty! No z tyłu mnie ktoś! No co?! No to jest niemożliwe, to jest najgorzej po prostu, no. Kiedy chcesz zabić, no nie, i patrz, i teraz... Oj, uważaj, na dole masz, no dawaj go, dobrze, dojazd! Swift, dobra. Yes! Dobrze! No to generalnie Ninja wygrał z Marshmallow na tym odcinku, nie popisałem się jakoś bardzo, ale Swift ma tutaj szansę wygrać. Więc tak, Swift, ja ci powiem, że idzie teraz tak, idzie dwóch typa na środek, w sensie jeden, bo ten drugi go... Oni mają sojusz, a nie można, a nie, zabili się. A nie, pa, wywaliło ich, a nie, był tak, wywaliło ich, dobrze. Bo oni mieli sojusz ze sobą i ich wywaliło, chyba dostali nawet bana. Jeden na jeden zostałem. No, jesteś jeden na jeden, zostałeś z Venkorusem. Venkorus jest u siebie na wyspie i raczej nie ogarnia, chłop. Jest w ogóle po drugiej stronie niż ty. O, teraz przed tobą jest, o. No. A widzę, dobra. On jest tam, on tak naprawdę nie ogarnia. Postawił sobie tylko zombiaki i... Masz 3 razy lepsze itemy, masz szansę go zrobić. Uwaga, więc teraz możesz napisać w komentarzu, czy Swift wygra. Więc w tym momencie stop filmu i piszcie w komentarzu, czy wygra Swift. Mam nadzieję, że już napisaliście. Zdecydowanie. Ja tutaj myślę, że zdecydowanie tutaj będzie easy win. Jezus Maria. No uwaga, dawaj go Swift, dawaj, leci z niego, rasuj go. Ja cię nie podpuszczam, jak go nie zrasujesz. Nie zrasujesz go, uważaj!
Dawaj, dawaj, zraszuj go, skocz, skocz, dawaj, skocz. I cyk. Łatwo. Co zrobił? Dobra, więc tak słuchajcie, to się robi. My wam serdecznie dziękujemy za oglądanie, że taki film wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i widzimy się w następnych materiałach i bądźcie ze mną Swift. Swift, możesz się pożegnać. Trzymajcie się, zostawcie łapeczkę w górę. Siema. Elo.